Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj zaczniemy sobie nową serię. Już dawno chciałam spróbować tego. Mam nadzieję, że dobrze mi to wyjdzie. Partnerem i sponsorem dzisiejszego odcinka jest Star Stable. Bardzo dziękuję za tutaj możliwość. Będziemy sobie dzisiaj grać w grę Star Stable. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ja jeszcze w to nie grałam, także jestem naprawdę ciekawa, jak mi pójdzie. Jest to gra o koniach, o przygodach. Możecie nawiązywać fajne znajomości, możecie dbać o swoje konie. Jest to tak naprawdę wirtualna, może trochę rzeczywistość. Kto nie ma konia, to jest bardzo fajna odskocznia od tego, żeby sobie właśnie taką gierkę pograć, poopiekować się swoim koniem, poznać nowych przyjaciół, powykonywać różne zadania, przygody, no naprawdę mega, mega dużo możliwości. Oprócz tego w Star Stable możecie grać ze swoimi znajomymi, możecie z nimi rozmawiać, wspólnie wykonywać różne zadania, także no ta gra wydaje mi się naprawdę interesująca i jestem już ciekawa, jak mi w nią pójdzie i czy Wam się spodobał w ogóle taki film na moim kanale i czy będziecie w ogóle chcieli zobaczyć więcej, jak Mizerka sobie gaminguje. Mam też dla Was niespodziankę. Razem ze mną możecie grać w Star Stable. Otrzymujecie aż 7 dni darmowego grania. Uprawnia Was to do grania na Star Rider. Także zapraszam. Klikajcie w poniższy link na dole, tylko pamiętajcie, że od razu po zarejestrowaniu zacznijcie grać, żeby te 7 dni Wam po prostu nie przepadło. I z dodatkowych informacji chciałabym tylko jeszcze powiedzieć, że gra jest do pobrania na komputer i możecie w nią grać i na laptopach, i na komputerach. Także musicie pobrać je na swoje po prostu sprzęciki i wtedy możecie bez problemu zacząć grać. Mam nadzieję, że wszystko zostało już przeze mnie wyjaśnione. Klikajcie w poniższy link na dole, żeby zacząć grać. A my teraz lecimy do właściwej części tego odcinka. Okej, jesteśmy już na moim pulpicie i wchodzimy sobie w Google'a. Wpisujemy oczywiście stronę Star Stable. Okej, wyszukało nam. Jesteśmy tutaj na stronie głównej, gra o koniach pełna przygód. Klikamy w zagraj teraz. Ładuje nam się i mamy tutaj naszą postać oraz konika naszego i będziemy tworzyć właśnie imię, wygląd konia i naszej postaci. Mamy tak, do wyboru zobaczymy. Najpierw sobie wygląd. Weźmiemy, stworzymy mnie. Jaką ja mam? Ja mam chyba jasną, nie karnację. Dobra, ja sobie wezmę chyba taką. Taka mi się podoba. O, taka. Tak, ta jest zdecydowanie podobna do mnie. dalej, weźmiemy sobie włosy. U, jakie roztrzepane. Ja chyba sobie wezmę długie. Długie włosy zdecydowanie sobie wezmę i w blondzie. Makijaż. O, ten delikatny. Ten delikatny jest bardzo fajny. Następnie oczy. Musimy wybrać jakieś takie piwne do moich, lekko brązowe. U, jakie złote. Te czy te? Te jaśniejsze weźmiemy chyba. Dobra, niech będą te. Dajmy na to, że mam takie oczy. Niech będzie. Dobra, te zostawiamy i dalej robimy naszego konia, oczywiście pokera. Mamy tutaj różne do wyboru. O, jaki fajny łaciaty. Krówkę bym zrobiła, ale nie, nie, nie. Weźmiemy sobie, stworzymy pokera. Poker jest ciemnogniady. Ten chyba by był... Nie, ten nie ma skarpetek. Tego weźmiemy, bo ten ma aż odmiankę na nosku, bo ten nie ma. Weźmiemy tego. Ten jest podobny do pokera, czarna grzywa, czarny ogon, skarpetki co prawda na tyłach nie ma, ale ma podobną odmiankę na nosku, także git. Aha, jeszcze można wybrać grzywę oczywiście. Nie, grzywę sobie zostawimy taką ciemną, czarną. Tą sobie zostawimy. I akceptujemy. Następnie wybieramy sobie imię. Imię. Czy będzie jakaś Michalina? Michelle. O, jest Michelle. Weźmiemy Michelle. I nazwisko weźmiemy...
O nie, dlaczego to jest po polsku? A to tak dziwnie, mini piasek. Ogórek, ogród, o, mini ogród. Weźmiemy Michel, mini ogród. I imię naszego konia. No chyba pokera tu nie będzie, ale może sprawdźmy coś na P. A czekajcie, to w dół będzie. Chyba pokera nie będzie. Pop, potato. Pumpkin. O, weźmiemy pumpkin i. Dobra. Pumpkin part weźmiemy chyba. I weźmiemy sobie, o, pumpkin party. Dobra. Dniowe party, niech będzie. Wpisujemy następnie adres e-mail, hasło jakie chcemy, rok urodzenia i zapisujemy się do gry. Po kliknięciu przycisku przekierowuje nas na taką stronę, automatycznie pobiera grę oraz każe nam wejść w maila i po prostu zaakceptować link. Zaraz zobaczymy, jesteśmy już tutaj na mailu. Odświeżmy może. I mamy. Aktywujemy konto. Konto zostało potwierdzone i przechodzę sobie do mojego konta. Jestem na moim koncie Michel Mini Ogród i jestem tutaj w serwerze Dolina Ciasteczek. Mogę oczywiście sobie wszystko tutaj serwery pozmieniać, pobawić się w tym. Mogę wykupić sobie różne rzeczy, także mogę też użyć jakiegoś kodu, który dostałam i tak dalej, i tak dalej. Nasza gra się tutaj, zobaczcie, już w trakcie pobrała. Klikamy, że chcemy wprowadzić zmiany, bo chcemy, żeby ona się zainstalowała. Klikamy OK, zainstaluj i nasza gra się instaluje w tym momencie. Zakończ. Teraz musimy się tutaj zalogować. Możemy pozwolić na gromadzenie informacji. Wczytuje nam się tutaj wszystko. I rozpoczęło się instalowanie, także chwilę zostawię komputer w instalacji i zaraz do Was wracam. Nasza gra się zainstalowała, także możemy już zacząć grać. O, nie mogę się doczekać. Jestem ciekawa, jak mi pójdzie. Wczytywanie. Ale ładny obrazeczek. O, jak to wszystko fajnie wygląda. Logujemy się do serwera. Jesteśmy. Tu jest wstęp. Jestem Stellrider. Graj. Dobra, chyba nie będziemy tego czytać, po prostu pominiemy, bo ja już się nie mogę doczekać grania. Jesteśmy już tutaj na mapie. Używaj. Możemy poruszać się strzałkami albo ASW ID do poruszania. Ja wybiorę ASWD. Musimy porozmawiać z Justinem. O Jezu! Dobra, klikamy na niego. Witaj w stajniach Murland. Jestem Justin, prowadzę je razem z tatą. Zajmuję się tutaj końmi i dbam o to, aby każdy z nich miał odpowiedniego jeźdźca. Jesteś gotowa, aby poznać swojego konia? Jestem gotowa. Pumpkin Party, bawi mnie jego imię. Oto twoja nowa koleżanka. Już wszystko przygotowałam, więc po prostu wsiadaj Pumpkin Party i ty z pewnością szybko zostaniecie najlepszymi przyjaciółmi. Na pewno. Idę do mojego konia. O! Okej. Zagadamy znowu z Justinem. Wygląda na zadowolonego, wygodnie ci, świetna z was para. Wygodnie mi. Skąd mi inne niż rowery? Skąd mi budujesz więź? Im więcej spędzacie czasu razem, tym bardziej zauważasz, kim dla siebie jesteście. Tutaj w stajniach Murland oczekujemy, by nasi goście dbali o swoje wierzchowce, więc wyjaśnię ci podstawy opieki nad końmi. Okej. Dostałam szczotki jakieś. Aha, tutaj mogę zsiąść. Muszę chyba zsiąść. Okej. Aha, shiftem będę szybciej biegać. O, mogę wyczyścić mojego konia. Kopyta na początek. I proszę bardzo, czyścimy kopytka. Następnie mogę go nakarmić. Daję mu sianko, ale to chyba w ogóle. O.
Tu mogę kupić jedzenie dla mojego konia. Mogę go napoić wiadrem. Ale słodko pije. I mogę napełnić je w studni. I wyczyścimy mojego konia, pokera, przepraszam, pumpkin party. Zagadamy znowu z Justinem. Zakończyłeś codzienną opiekę, twój koń jest odrobinę szczęśliwszy. Muszę dbać o niego każdego dnia. Tutaj mogę sprawdzić, jak się czuję. Super. Justin, co mi powiesz? Dobra robota, Michelle. Teraz twój koń czuje się lepiej i jest bardziej zadowolony. Rób to codziennie, a nim się obejrzysz, pumpkin, dobra, mówmy na niego pumpkin, zacznie szybciej biegać, jeśli zaniedbasz opiekę nad swoim koniem, zrobi się markotny i będzie sprawował się gorzej niż zazwyczaj. Odpowiedzialny jeździec nigdy do tego nie dopuści. Nie tak robimy w stajniach Murland. Tu w Murland zawsze jest coś do zrobienia, przy koniach teraz wiem, że mogę ci zaufać, przejrzyj się tablicy ogłoszeniowej przy stajniach, być może znajdziesz coś tam dla siebie, jakieś zadanie. Co dzień pojawia się nowe ogłoszenie, więc sprawdzę jego regularnie. Aha, no to wtedy, kiedy mi zabraknie wody, mogę napełnić w studni. Mogę też dostać wsiana w niektórych sklepach. To tak jak wcześniej było napisane, super wyjaśnione. Dostałam tutaj coś jeszcze od Justina, znowu z nim zagadam. Tak, dobrze się dogadujemy. Jestem pewien, że niedługo będziecie pędzić po szlakach Murland. Muszę dopilnować, by kolejne konie znalazły swoich wymarzonych jeźdźców. Pokażę mi, gdzie mogę zacząć lekcję jazdy. Znajdziesz ją za bramą przy staniach, zaraz ci ją otworzę. Przyjmuję to zadanie. Dobra, wsiadam na mojego pumpkina i jadę. Ale czad. Tu jest Maja, okej. Dobra, muszę do niej pojechać. Go, pumpkin. Uhu. O, ile tutaj was jest wszystkich? Siemano, siemano. Pry. Maja. Cześć, jestem Maja. Miło cię poznać, Michelle. Wspomniałeś, że wybrałaś Dobra, nieważne. To najlepsze miejsce do spędzenia letnich wakacji. Pomagam w stajni, żeby zarobić parę dodatkowych jorwickich szylingów. To jest chyba ich waluta. Trochę więcej grosza nigdy nie zaszkodzi. Przyjdź później, a na pewno znajdziemy dla ciebie jakieś zajęcie. Idź porozmawiać z Jenną. Opowie ci trochę o tym, jak mają się sprawy w Murland. Okej. Gdzie jest nasza Jenna? A, tam będzie. Dobra, widzę ją. Ma taki zielony wykrzyknik nad głową. Ale szybko. Pry. Jenna. Tak, jestem Jenna. Ty musisz być jedną z tych nowych. Co mogę dla ciebie zrobić? Chcę cię poznać, Michelle. Przybyłaś na Jorwi naprawdę niezwykłym momencie. Zazwyczaj Thomas Luna co zbicie wita nowych gości, ale teraz musi się zająć pewnym problemem. To okropna firma. Chcę zamknąć stajnię. Tomasz na pewno znajdzie sposób, by uratować obóz jeździecki. W przeciwnym razie twój pobyt tutaj będzie naprawdę krótki. O nie, ale nie powinnam cię tym martwić. Ty i Pumpkin jesteście tutaj przecież, by poznać Jorwik. Tak. Zanim pozwolę ci opuścić teren stajni, muszę być pewna, że opanowałaś podstawy językowej. Zrób jedno okrążenie po torze i wróć do mnie. Tak, przyjmuję to zadanie. O, będę biegać szybko. Go, 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 Pumpkin. Go, Pumpkin, go! Szybciej, no. Cwałem, dawaj, dawaj, szybko, szybko. Go, 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 nie wchodźcie mi tu w drogę, ja tu biegnę. Wow. O, wyścig ukończony. Dobra robota. Fantastycznie, świetnie poradziłaś sobie na torze. To się nazywa praca w zespole. Ty i Pumpkin Party tworzyć świetną parę. Tak trzymać. Myślę, że jesteś gotowa do podjęcia większych wyzwań. Zgodnie z obietnicą możesz teraz wyjechać poza teren stajni. Zanim ruszysz poznać resztę Murland, musisz mi pokazać, że ty i Pumpkin potraficie skakać. Skakanie na koniu wymaga wyczucia właściwego momentu. Najpierw musisz się rozpędzić do pewnej prędkości. Konieczna jest jazda co najmniej cwałem. Następnie dajesz komendę, by koń skoczył, co przy dobrym wyczuciu czasu pozwoli ci pokonać każdą przeszkodę. Na środku to rozumiesz przeszkodę, spróbuj przez nią przeskoczyć. Okej, okay. Przyjmuję to zadanie. Lecimy, let's go! O, to jest nasza przeszkoda. Wysoka. Go, 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 go. Spacja albo zero, dobra. Skoczyłam, Pry, 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 pry. Gdzie tak pędzisz? Pumpkin.
Fantastycznie, ty i Pumpkin Party poradziliście sobie świetnie. Nadeszła pora na trudniejsze wyzwania. O rany. Potrzebujesz większego wyzwania niż ten kwadratowy tor. Bramy stajni są teraz otwarte, a na zewnątrz kawałek drogi za sklepem znajduje się wybieg. Jedź tam i porozmawiaj z Lorettą. Jest członkiem klubu jeździeckiego Bobcast i świetnym jeźdźcem. Może być mało przyjemna dla nowych, ale nie przejmuj się tym. Zapytaj ją, na czym polega wyścig w Mulland. Okej, to jedziemy. Gdzie ona jest? Aha, dobra, ona będzie tutaj kawałeczek dalej, bo to jest kolejny tor, wybieg, także zaraz porozmawiamy sobie z nią. Aha, ona siedzi na koniu. Dobra, wiemy gdzie jest. Fajnie w ogóle, że pokazują nam tutaj wszystko na początku. Aha, mogę teraz galopować, nowa umiejętność, super. Fajne właśnie jest to, że tutaj wszystko nam pokazują, co gdzie się znajduje, także nie pogubicie się w tym. Tak, jestem Loretta, niech zgadnę, Jenna, przysłała cię tutaj na naukę podstaw jeździectwa konkursowego. Pewnie, że tak, wszystkie dziewczyny ze stajni Mulland chcą dołączyć do mojego klubu jeździeckiego Bobcastów. Lekcja pierwsza, Bobcaty przyjmują tylko najlepszych. Jeśli chcesz z nami jeździć, musisz na to zapracować. Lekcja druga. Trenuj zawsze. Zawody to świetny sposób dla jeźdźca i konia na osiągnięcie pełnego potencjału. Takiej więzi, jaką mam ja z moim koniem Bartokiem, nie tworzy się przez jedną noc. Zanim przejdziemy do lekcji trzeciej, muszę poznać poziom twojego, jak ma na imię twój koń, tylko nie mów, że pusio albo coś w tym stylu. Pumpkin Party w porządku. Może być. Okej. Okay. Nowy poziom! Mam nowy poziom, słuchajcie. Mój klub zrobił na wybiegu tor treningowy. Spokojnie, to zupełnie podstawowe. Musisz tylko przed upływem czasu przejechać pomiędzy flagami. Zobaczymy, co ty i Pumpkin potraficie. Ojej, wyścig ukończony. Dobra robota. Okej, okay, Loretta. Nieźle jak na początek, ty i Pumpkin Party tworzycie zgraną parę. Teraz możesz zostać na wybiegu i jeździć sobie w kółeczku, ale jeśli chcesz coś osiągnąć na jorwickiej scenie jeździeckiej, to musisz mieć większe ambicje. Lekcja trzecia. Nigdy nie zadowalaj się czymkolwiek, co nie jest perfekcją. A jeśli już o perfekcji mowa, musimy z Bartokiem przygotować się do poważnych zawodów. Dalej poprowadzi cię moja koleżanka Tan. Siemaneczko. Pewnie jesteś tą nową dziewczyną, o której wszyscy mówią. Już wszyscy o mnie mówią. Mam na imię Tatiana, ale przyjaciele wołają na mnie Tan. Witaj w Jorwiku. Mam nadzieję, że Loretta cię nie wystraszyła. Potrafi być dość ostra. Nie, nie wystraszyła. Dla nowych, ale mam dobre chęci. Dla Loretty jeździectwo to bardzo poważna sprawa. Dlatego chcę, by Bobcaty pomagały nowym miejscom w stajniach Mulland. Mówi, że to praca charytatywna, ale coś czuję, że potajemnie poszukuje nowych członków do klubu. A teraz porozmawiajmy o wyścigach. Na Jorwiku jazda konna to rozrywka narodowa, więc znajdziesz tutaj mnóstwo różnych wyścigów. Codziennie jeżdżenie na torach wyścigowych to świetny sposób na trenowanie konia. Możesz spróbować też podstawowy tor. Spokojnie, pamiętaj, że to tylko trening, ale daj z siebie wszystko. Lecimy. Ale czas. Uważaj, że mam na zjadę. Musimy na tych strzałach. Ona sprowadza tutaj do celu. Z górki. Szybko, dalej, papki. I ostatni, woohoo! Brązowy medal mam. Okej, woohoo! Dobra, podjedźmy chyba znowu do Tan. Nieźle jak na pierwszy raz, naprawdę nigdy wcześniej nie jeździłaś na tym koniu. Wygląda na to, że ty i Pumpkin Party jesteście dla siebie stworzeni. Jeśli chcesz, by Pumpkin Party osiągnął swój pełny potencjał, musisz trenować każdego dnia. Organizatorzy wyścigów, tacy jak ja, pozwolą ci na jedną sesję treningową dziennie, dzięki której poprawisz umiejętności swojego wierzchowca. Jeśli masz ochotę na rywalizację, możesz skorzystać z tablicy wyścigu i próbować bić rekordy tak często, jak tylko chcesz. Dzięki temu twój koń będzie coraz lepszy. Dodatkowo każdy jeździec zdobywa wstążki, a najlepsi mogą otrzymać nagrody pieniężne. Cieszę się, że cię poznałam, Michelle. Baw się dobrze w stajniach Mulland i nie zapomnij o treningach. Spoko.
Widziałam, jak rozmawiałeś z Tan i pewnie pomyślałaś, że coś z tego będzie, ale nie rób sobie nadziei. Tan jest bardzo miła dla wszystkich nowych, ale traktuj nasz klub dziecki tak samo poważnie jak ja i nigdy bym nie przyjęła kogoś, kto na to nie zasługuje, by nosić nasze barwy. Musisz być najlepsza. Tak czy siak, szukał cię Justin. Pewnie potrzebuje pomocy przy sprzątaniu stajni. Nie każ mu czekać. No niestety, nie tylko przyjemności, ale też obowiązki nas tutaj dotyczą, także let's go! O, krówka. Tam była. Justin, witaj ponownie, Michelle. Ty i Pangming bardzo dobrze się bawicie? Pewnie. Mój ojciec Tomasz chciałby cię poznać, najwyraźniej chce zapytać cię o coś bardzo ważnego. Boję się, że może chodzić o problemy, jakie ostatnio mamy. Pan Campbell, wstrętny szef firmy GED, robi wszystko, żeby nas stąd wyeksmitować, a później zniszczyć stadninę i wybudować tu luksusowe osiedle. Próbujemy znaleźć sposób, żeby go powstrzymać, ale jest biegły jak list. Thomas powinien być w pobliżu stajni obok Jenny, wiesz, tej dziewczyny, która pokazała ci kwadratowy tor. Cyk. Dziękuję ci, Michelle, za szybkie przybycie. Sytuacja z panem Campbellem z GED wymyka się spod kontroli i potrzebujemy twojej pomocy. Jak się właśnie dowiedziałem, prawie przekonał radę z firmą. Posiada prawa do naszej ziemi. O nie, dlatego zostało nam już niewiele czasu. Jego przerażający geodeci rozstawiają już sprzęt, dzięki któremu będą mogli sporządzić szczegółowy plan pomocy przy rozbiórce. Jestem prawowitym właścicielem tego terenu, ale potrzebuję czasu, żeby udowodnić to radzie. Pomożesz mi uratować stajnię Murland. No pewnie, że ci pomogę. Musimy opóźnić pracę geodetów pana Campbella, żeby zyskać na czasie. Wystarczy, że wyłączysz ich sprzęt GPS, ustawiają go na terenie poza stajnią w stronę wzgórz z placem budowy. Zaznaczyłem na twojej mapie, gdzie mniej więcej możesz znaleźć ten sprzęt. Powodzenia. Okej, przyjmujemy zadanie. Dobra, klikamy. Cyk, wyłączone. Cyk, wyłączone. Cyk, wyłączone. 3 na 5, jeszcze 2. Cyk, wyłączone. O, jest kolejny. Cyk, wyłączone, okej. Okay. Tak, Thomas. Wspaniale, świetna robota, jestem ci wdzięczny. To ich trochę opóźni. Teraz nareszcie mam chwilę, by popracować nad dowodami, które będę mógł przedstawić radzie. Jej, co ja teraz zrobię, Michelle? Dokumenty prawne pana Campbella to dla mnie twardy orzech do zgryzienia. Jestem pewien, że powstrzymałbym go, gdybym tylko miał więcej czasu. Skoro chce grać nieczysto, pokażę mu, że trafił na równego sobie. Przejdź obok kowala, kierując się w stronę wzgórz. Przy drodze na zakręcie prawie do prasy budowy znajdziesz rozdzielnik, żeby być może uda się wyłączyć ten paskudny billboard, odcinając prąd. Zaznaczę to miejsce na twojej mapie. Okej, no dobra, jak już zaczęliśmy, to pomóżmy mu. Lecimy, plac budowy. Okej, wyłączamy. Trip. Wyłączyć, warunki spełnione. Okej, to wracamy do naszego Thomasa. Okej, wróciliśmy do Thomasa i mówi, haha, aż tutaj słychać krzyk tego furiata. Teraz mam trochę więcej czasu, tyle ile mi potrzeba. Nie musimy już oglądać tego wstrętnego billboardu. Okej, teraz muszę tylko udowodnić, że jestem prawowitym właścicielem działki w ten sposób, że mówię na kabla. Mój ojciec otrzymał akt własności, która zamieszkuje zamek. Nie mogę znaleźć tych dokumentów tutaj, ale myślę, że nasza dawna księgowa, pani Huldworth, będzie wiedziała, gdzie szukać tego aktu. Ma wszystkie sprawy naszej stajni, na emeryturę przeszła i pielęgnuje kwiatki. Przed swoją uroczą chatką jedź do niej. Pryp. Witaj, kochana, co mogę dla ciebie zrobić? Wszystkie dokumenty trafiły do skrzyni, którą zawieziono ojcu. Jest duża szansa, że akt własności znajduje się właśnie tam. Jej ojciec nazywa się Jasper Hulbuk, a syn to oczywiście Justin. Jasper obwinia Thomasa o śmierć Katrin, dlatego od 20 lat ze sobą nie rozmawiają. To bardzo przykre, że ta wrogość trwa już tak długo, ale jeśli ktokolwiek ma ten dokument, stawiałbym na starego Jaspera. Nie będzie go jednak łatwo przekonać, żeby się z nim rozstał. Jaspera znajdziesz w pobliżu drogi wiodącej do fortu Pinta, nieopodal muru. Naciśnij klawisz M na klawiaturze lub kliknij minimapę, aby otworzyć mapę ogólną. Jasper jest oznaczony małym zielonym wykrzyknikiem. Powodzenia, kochana. Okej. Lecimy.
Powiem wam, że całkiem wkręcająca jest ta gra. I myślę, że będę w nią częściej grać. Dajcie znać, czy byście chcieli zobaczyć takie tutaj filmy z tego. Dobra, zamykamy tą mapkę. O, konik się na mnie obraził. Gratuluję, że mnie znalazłaś. Teraz możesz znów mnie zostawić. O, mamy nowy poziom. Fih, co mnie obchodzi, że stanie Mulan zostaną zrównane z ziemią. To miejsce doprowadziło do śmierci moją córkę, dlatego już od prawie 20 lat nienawidzę Mulanów. Jeśli myślisz, że uda ci się to zmienić, powodzenie, ale ja ci nie pomogę. No dobra, przyjmiemy. On mi nie pomoże. Jedziemy do następnego wykrzyknika zielonego. O, do Justina. Widziała się z moim dziadkiem Jasperem, ten zwariowany starzec nienawidzi nas i nic nie sprawi mu większej radości niż zrównanie stajni z ziemią. Nie wiem, jak przekonać tego starego głupca. Wiem, że mama naprawdę kocha mojego ojca Tomasa. Doszło do prawdziwej tragedii. Mam listy, które matka z ojcem pisali do siebie przed ślubem. To dowód na to, że naprawdę się kochali. Myślałem o tym, żeby je pokazać dziadkowi, ale nigdy się na to nie odważyłem. Gdyby je zobaczył, zrozumiałby, że łączyło ich prawdziwe uczucie. Może ty byś mi pokazała te listy? Weź te listy, przekaż je Jasperowi, powinien z nimi zrobić wrażenie. Ble, 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 ble. Dobra, lecimy. Plącze mi się język, jak tak szybko czytam. Jasper, where are you? Dziadku, biegnę do ciebie. Co, znowu tu jesteś? Co to za papiery? Niech no spojrzę, muszą być stare. Rozpoznaję to pismo. Są autentyczne? Naprawdę pisała je moja córka? No tak. Serce mi krwawi, gdy czytam listy mojej kochanej córeczki. Tyle lat byłem nadętym durniem, straciłem przez to wnuka. Mam akt własności, oczywiście dam go Tomasowi Murlandowi. Ten Water Campbell jest przekleństwem dla naszej wyspy. Oto klucz do mojej skrytki w forcie Pinta. W środku znajdziesz dokument, którego szukasz. Weź go i zwróć im klucz, zanim powiesz cokolwiek Tomasowi. Od teraz możesz jeździć po mojej ziemi, kiedy tylko zechcesz. Dzięki. Dostaniesz się do fortu Pinta, podążając tą drogą. Skrytka znajduje się u notariusza w głównym budynku fortu Pinta. Jesteśmy już przed fortem Pinta. Przejeżdżamy przez taki most. Wow. Bagaż, tu jest. I klucz. Mam klucz, daj mu klucz. Aha, mam już akt własności. Ale konia ma! Ja! Czadersko. Dobra, jedziemy z powrotem do tego Jaspera, tak? Dobra, musiałam wymienić akumulator, bo mi się kamera rozładowała. Także teraz wracamy do ziomka dziadka. Okej, okay, dojechaliśmy na miejsce. Jasper. Dzięki za przywiezienie aktu własności. Te stare dokumenty potwierdzają, że Tomas jest prawowitym właścicielem stajni Murland. Masz teraz mój klucz. Świetnie, dziękuję. Jeszcze raz dzięki. Okej, okay, dobra. Tutaj później to zadanie dokończymy. Teraz pojedziemy z powrotem do fortu tego. Do fortu Pinta sobie z powrotem pojedziemy. Bo chciałabym wam pokazać, przed fortem Pinta możecie kupić konie. Różne rasy. Tutaj podjeżdżamy do tego ziomka. Pry, 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 pry. Gdzie, gdzie, gdzie? Do tyłu. Zapędziłeś się. Jem na imię Ferlanda, moja żona Eddie, a to nasz targ koni. Przez lata przemierzaliśmy Jorwik, chcąc pomóc jeźdźcom takim jak ty znaleźć idealnego konia i dobrej jakości wyposażenie. Pozwolono nam osiedlić tutaj przy morzu. Po tylu latach w drodze chcieliśmy zapuścić korzenie. Zapuścić korzenie? Uwierzę, jak zobaczę. Już o tym rozmawialiśmy, Eddie. Zawsze tego chcieliśmy. Mieć miejsce, które możemy nazywać domem. I koniec z końmi. Chorymi na chorobę morską. Tego im nie będzie brakować. Każda stajnia i wioska na tej wyspie ma wyjątkowe konie, których nie spotkasz nigdzie indziej. Ale w żadnym innym miejscu nie znajdziesz większego wyboru zdrowych i zadowolonych wierzchowców niż tutaj. No oczywiście. Na targu koni Feridianda.
Być może sobie pomyślisz, Ferdynandzie, masz tylko tyle koni, ponoć miałeś mieć większy wybór w całym Jorwiku. Cóż, wiedz, że te konie to dopiero przedsmak tego, co mam na sprzedaż. Co sądzisz o tym, Michelle? Chcesz zobaczyć więcej koni? No pewnie, że chcę zobaczyć. Jakbym miała hajs, bym kupiła. Trzeba w ogóle pytać. Przecież to Jorwik, oczywiście, że chcę zobaczyć więcej koni. Wiem, po prostu staram się być miły. Jeśli chcesz zmienić oglądane konie, skorzystaj z panelu wyboru. Kolejny klient. Trzymaj się, Michelle. Idzie jakaś typiarka. Masz tylko tyle koni? Ponoć miałeś mieć największy wybór w całym Jorwiku. Zapewne, że pytasz. Michelle miała właśnie zademonstrować, jak przeglądać konie za pomocą panelu wyboru. No dalej, Michelle, użyj panelu wyboru i pokaż naszej klientce nowe konie. Okej, to czekajcie, tutaj jest panel wyboru, podejdź troszeczkę. A, bo tutaj się zmieniają, zobaczcie. Czadersko. Jak spojrzała. Wow, ile koni! Dopiero się rozkręcamy. Michelle zrobi kolejną rundę z panelem wyboru. Zrobisz, tam było chyba. Dobra, zrobię kolejną rundę. O, jaki tam był kasztan fajny. A to jakieś Araby. To prawie jak poker. Poker jest mało Polakiem, Arab połączony z Anglikiem. O, wspaniale, jeszcze raz. No to jeszcze raz. Kolejne konie. O, ten łaciaty fajny. O Jezu, to już ma przesyt informacji, słuchajcie. Ile koni? Typowa reakcja Eddie. Podasz jej filiżankę herbaty. Dziękuję za pomoc przy panelu wyboru. Używaj go, gdy tylko masz ochotę na przeglądanie. Uważamy, że każdy koń zasługuje na dom. No dalej, przeglądaj dowoli. Może znajdziesz kolejnego towarzysza do swojej stajni. Może tak. Okej. Chyba spełniłam tutaj zadanie. Także tutaj możecie wybierać sobie koniki. O, jest to w kropki. Tutaj zobaczcie, też macie różne konie. Możecie... O, nie w tą stronę. Tutaj też możecie kupować. Ekstra, ten jest fajny, taki shire. Tutaj jest jakiś kucyk. O, jaki słodki. Pojedziemy sobie jeszcze. O tam. Bo tam chyba też będą jakieś koniki do wyboru. O, tam się pokierujmy. Zobaczcie, tutaj macie też koniki do kupna i to są takie małe słodziaczki. Na przykład ten. Rasa, o, to są jorwicki konie początkowy. I on kosztuje 350, a ile ja mam kasy w ogóle? Nie no, ja konia chyba nie będę kupywać, co? Czekajcie, muszę... O, waluty i... O, ja mam 3100, także mogłabym kupić jakiegoś konika, ale... Ja nie wiem, czy ja chcę takiego kucyka. Ale fajny, ten łaciaty jest super. Ja muszę kupić... Nie chcę. A, tu muszę najpierw. Ale możecie tutaj przyjeżdżać i kupować... O, tamten też jest słodki, albo tamten brązowy w kropki. A, tu było moje konto. A ja musiałam szukać. Okej, one kosztują 350, także nie są jakoś wybornie drogie. Ten jeszcze jest słodziutki. Ale nie będę kupować, będę zbierać na jakieś fajne cacko. Także tutaj też możecie kupić właśnie te jorwickie konie, one są bardzo słodziutkie, malutkie. Może, oj, kiedyś... Pumpkin! Teleportujemy się! Szybki transport, jesteśmy. I tutaj jest nasza stajnia. Tutaj w ogóle możecie też... O, tutaj jest tablica tych ogłoszeń. I możecie na przykład zarabiać kasę. Na przykład możecie wynosić gnój, karmić i poić konie. Możemy sobie coś zrobić, nakarmimy sobie konie. Konie potrzebują siana, łap za Belę. Dobra, zejdziemy sobie na razie z mojego konia. O, jest Bela siana. Dobra, to okej. I idziemy nakarmić koniki. Porcja siana. Cyk, nakarmiony. Umie się cofać nawet. Wejdźmy sobie do stajni. Mogę tutaj mieć konie. Będę miała do nich łatwy dostęp. Gdy wyczerpie się zapas wolnych boksów, konie możesz umieścić w inwentarzu.
Możesz również ulepszać stajnię po osiągnięciu poziomu piątego. Każdy kolejny poziom ulepszenia daje między innymi więcej boksów. Aby ulepszyć stajnię, porozmawiać z Johnem. John stoi na zewnątrz stajni. Może zaopiekujmy się trochę moim koniem. Musimy z niego zejść i zaopiekujmy się może nim. Trochę. Cyk. Jeden. Musimy go opłukać. Umyjemy go. Dobra, umyty. Teraz musimy go namydlić. Chyba nasz pumpkin jest zadowolony. Co o tym sądzicie? O, jakie serduszka mu idą. O, możemy poklepać go. O, jaki słodki. Napójmy go też, bo pewnie jest zmachany tą bieganiną i damy mu też... on tańczy. I dajmy mu... Nie chciałam go szczotkować. Chciałam go nakarmić, ale dobra. Niech będzie. Nakarm konia. Bela, siana. Będę musiała mu kupić jedzenie, bo widzę, że... Brakuje mi. Dobra. Pumpkin jest chyba już zadowolony. Jest umyty, wszystko zrobione. Jeszcze pokażę wam, jak się prezentuje tutaj stajnia. Tak ona wygląda. Tutaj są jakieś też... Tutaj jest takie pomieszczenie socjalne. Dobra, nie pokazuję już tej informacji. Tu mogę się pomalować. Też szafę mam. O, mogę napoić. W sensie nalać wody. Nie muszę w studni, tylko mogę tutaj nalać uzupełnienie wiadra. I będę miała 12 napełnionych wiader. Świetnie. Na razie podjedziemy sobie do Tan. Wybrała się na dziki szlak, bo... Ale nie wróciła. Marcin, że coś jej się... Ale nie mogę opuścić wybiegu. Cały klub jej szuka. O nie, może jakiś wypadek się nie stał. Naprawdę potrzebuje pomocy. Czy mogłaś pojechać do drogi pod klifami tam obok góry jej poszukać? Im więcej tak naprawdę tutaj zadań będziecie wykonywać, tym dalej się posuniecie. Także wydaje mi się, że gra jest super. Droga jest zablokowana. Nikt tędy nie przyjdzie, dopóki nie posprzątamy. A oni jadą. Stop! Ta droga jest niebezpieczna i została zamknięta dla ruchu. Duże skały całkowicie zagroziły przejście. Czy widziałem dziewczynę na koniu? Nie, ale mam nadzieję, że nie leży tam pod kamieniami, bo zostałby z niej naleśnik. Nie pozwolę ci przejść, nawet jeśli twoja przyjaciółka jest niebezpieczeństwa, więc najpierw musimy porządkować drogę. Takie mamy dyspozycję, dlatego nie opuszczę tego miejsca, dopóki pan Kabel nie wyrazi na to zgody. Nie masz pojęcia, co by mi zrobił, gdyby się dowiedział, że zignorowałem jego polecenie. Jeśli tak to ważne, to może poproś pana Kabla o wysłanie buldożera. Jest na placu budowy w pobliżu tego pięknego billboardu, na który pewnie tak chętnie patrzysz. Przejdź do niego, pojedź do niego i zapytaj, czy mógłby szybko przysłać tu buldożer. Okej, następnym razem zwiedzimy sobie ten plac budowy i spróbujemy wydostać naszą Lorettę, czy jak jej tam było. Mam nadzieję, że film wam się podobał, że taka ocena wam się podobała. Dajcie znać, jak mi poszło, bo pierwszy raz nagrywałam coś takiego. Także, wiecie jak to jest, początki zawsze są trudne, ale dajcie znać, jak sobie poradziłam. To by było na tyle z dzisiejszej gry, mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oczywiście i dajcie znać w komentarzach, jak mi poszło, wiadomo, pierwszy raz jest najtrudniejszy, mam nadzieję, że jakoś sobie poradziłam i sprostowałam temu zadaniu. Nigdy jeszcze nie nagrywałam takiej formy, także mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu, bo ja się naprawdę dobrze bawiłam grając w tą grę i chciałabym kontynuować w miarę możliwości tą serię. Także dajcie znać, czy ten pomysł wam się podoba. Przypominam oczywiście, że macie w opisie link na dole, z którego możecie korzystać, możecie grać przez 7 dni za darmo w Star Rider. Przypominam, że od razu po rejestracji zacznijcie grać, żeby wam żaden darmowy dzień po prostu nie uciekł. Oczywiście też przypominam, że gra jest dostępna na komputery oraz laptopy, także pobierajcie
grajcie i bawcie się dobrze. Ja bym bardzo chciała podziękować sponsorowi temu odcinka, Star Stable. Bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę fajnie się bawiłam i mam nadzieję, że będę kontynuować tutaj tą serię i będę mogła dla Was z przyjemnością grać w Star Stable. Także to by było już chyba na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że mi dobrze poszło. Także widzimy się w kolejnych. Buziaki, cześć i pa!